Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym bardzo fajnym challenge'u, a bardziej trybie, gdzie możemy grać tylko z itemami, gdzie są tłumiki, czyli bardzo cicha giereczka, hehe. O, i tu mamy już skarka, ale powiem wam, że uspik tutaj rozwala akurat w tym trybie moim zdaniem. Zaraz zresztą zobaczycie dlaczego. Postaram się to wam udowodnić. Ale to może zaraz. Zrobimy tak. No, ale uspiki są totalnymi kozakami. Moi drodzy, zostawcie tutaj, może wam się uda... A, mam fajny kill-off, nowy fajny kill-off. Palnik. Może wam się uda tutaj dobić... powiedzmy... Czekajcie, zrobię sobie tak. A tu damy tak. 2000 łapek do góry i będzie następny film! Dlatego postarajcie się jak najszybciej to dobić. No i będzie następny odcinek, no oczywista sprawa. Kurde, jak ten typek to rozwala, no. Ale jeden nabój do tej zawki, co jest grane? Powinno być więcej trochę. Bo wiecie co? Dobra. Mogłem, ja byłem teraz, miałem dylemat w ogóle, nie? Ale nie, o, smoki są nawet, nie wierzę. Smoki są nawet w tej gierce. Dobra, robimy tak. Wiesz co? Zróbmy tak, żeby mieć każdą broń. Z każdą bronią będziemy grali. Teraz jakieś leczenie tylko muszę znaleźć. Może to będzie. No, ale tryb jest... Kurde, fajny jest ten tryb, ja w sumie. Tam coś jest? Idzie. Kurde. Ja bym go Czemu tu nie ma w ogóle naboi? Co jest grane? Beka, bo nie mam naboi w ogóle. No teraz tego gościa zaraz załatwimy. Okej. Ale uspik jest totalnym sztosem w tej grze. Boże, ja uwielbiam uspy. Zawsze jakoś nie miałem okazji im zagrać, teraz taki tryb stworzyli idealny pod niego, nie? No daleko to raczej skarnie. A czekaj, tu jest gościu? Nie. Tam jest gdzieś. Tu jest... O kurde! Co jest grane? Ja nie widzę nikogo. Co? Kto strzela? Ale ja nie wiem skąd on strzela nawet. Jest gościu tutaj gdzieś i nie wiem skąd on strzela. Dobra, wiecie co? Uciekamy. Boże, skąd ty strzelasz? Kasztanie. A co? No bez szans, ja miałem 2 HP teraz. Dobra, lecimy po raz kolejny na wykrzywione wieże. No tym razem mi się uda, ja w to wierzę. Miałem problem po prostu i nie wiedziałem skąd koleś do mnie strzela i to jest najgorsze dziadostwo jakie może być. Mamy już pistola. Nie poleciał beka. Ale poczekaj. Ajajaj. Ja go jeszcze mógł przyhaczyć. No i wszyscy już uciekli. Jest taka mgła, że nic nie widać. Za mocno mgłę zrobili. Ja tu nic nie widzę w tej gierce, nie? Kolejne tutaj mamy. Poteczki. Za mocna jest mgła moim zdaniem. Czekajcie, zmienię sobie tylko jedno ustawienie. Ciągle to zmieniam. Muszę to ustawić dobrze potem. Dobra. Tu jest skarek, który jest niepotrzebny totalnie. Łapeczki. Nie wiem czy grać z USP-a, z samych USP-ków grał. USP-y są kozackie. Pyk. Pyk. Złoty skarek. Dobra, nie no, itemy są dobre. Uspektyk będzie służył jako shotgun. Dobry plan. Ała, kurde, ale boli. Dobra, na spokojnie. Zobaczymy gościa.
Mady. Należy. Następne. Jeszcze tam luz zabierzemy, nie? Kolejne poteczki. Boże, jakie itemy. Nie ma, o, lepszy USP-ek. Rewelacyjnie. Że te itemy są piękne. Ja wygrywam gierkę teraz na te USP-ki, zobaczycie. Teraz mi się uda. Trzymajcie kciuki i mi się uda. Jezus, nie, ludzie jakoś z tych USP-ków dobrze właśnie nie grają. Z tego, co tak patrzę. Nie wychodzi im to jakoś za bardzo. A USP-ki są totalnie myślosami. Nikogo nie ma. Kolejny skarb. Dobra, uciekamy stąd. Dużą pota by się przydała tylko. Ale tak to, nie ma co robić. Chodźmy po fragi. Może kogoś znajdziemy. Ja ogólnie nagrywam dawno ten film z tego powodu. I kolejna snajpa, której nie będzie miała naboi. Czemu tak się dzieje? Patrz. Naboje do snajpy w ogóle nie wyle... Co? Snajperka z jednym nabojem. Aha, no to nieźle zrobili, nie? Że jest snajpa z jednym nabojem. Jakiś dziwny ten tryb. Niby mają być itemy tylko z tłumikiem, a jednak nie ma naboi do snajpy. No to po co to jest? Po co ta snajpa? To jeden nabój tylko. Chyba, że ta WP wie na hita. To będzie hit totalny. Dobra, mamy cię. Złoty, a nie, myślałem, że złoty USP-ek, nie? To beka. Okej. Ale to przyjdzie, kurde, ten USP-ek. Nikogo nie ma. O kurde! Jak się zesrałem. Spitalamy. Czy ty to widziałeś? Czy ty to widziałeś? Ja już myślałem, że ja wbiłem do tego trapa, nie? Ale jednak nie. Ale fart. Boże, ale fart. Dobra. Aj, nie mam naboi już do tego. Ale peszek, no. Nie powiem, że nie. Nie ma tu nikogo? Dobra, bo ten gościem mi teraz będzie wpieniał. Idziesz? Ale ham. Dobra, mamy go. Same fragi mi lecą tutaj, moi drodzy. Ja jeszcze słyszę następnego, nie? W ogóle nie zeszło mi do tego. Nie wiem, gdzie jest. Wiesz co? Boże, jestem najlepszy z tych USP-ków, nie? Zresztą chłop nie wiedział, co się dzieje w ogóle. Piękna gierka. 5 fragów na USP-ki. Aż mnie nos zaswędział. Świetny jest ten tryb. A
ale fajne kilo w ogóle ten palnik. Nie wiem w ogóle za co go dostałem. Tak po prostu go dostałem. Nie wiem za co on jest, wam niestety nie pytajcie w komentarzach, bo nie wiem. Dobra, wygrywamy tą gierkę, tylko kurde, denerwuje mnie to, że nie dość, że jest mgła, to mam jeden nabój do jebki, to już mogli dać więcej, tak z 10 minut. Nie rozumiem tego. No przecież tu dosłownie nic nie widać. To jest tak mocna mgła, że to jest hit. Patrz! Tu widać na centymetr tylko. Chyba im niżej, tym jest większa mgła, mi się wydaje. Takie mam przeczucia. Dobra, bo tu jest strefka. Znajdziemy kogoś na tych wykrzywionych teraz, zobaczcie. To już jest mniejsza mgła, ale nadal jest. Wygramy to, wygramy, wygramy, wygramy. Liczmy na wygraną, tylko i wyłącznie. Tu jest pustko. Pustko. Ja, man. Ktoś mnie obserwuje w ogóle, także beczka. Ktoś mnie obserwuje tutaj. No, mam każdy rodzaj broni z tunikiem, jaki może być w tym trybie. Więc plan jest taki, żeby to wygrać oczywiście. Zaraz kogoś znajdę. Gdzie? Czy tam koleś mi przyleciał, czy mi się wydaje? Tam jakby coś lata w ogóle, nie? Zaraz się dowiem. To jest taka mgła, że nic nie widzę. Halo ludzie. Kici, kici, trzeba być cichym, jak mam silent bronię. Trzeba być cichutkim w tej gierce. No niech ta strefa się szybciej robi, boże, to jest tyle czasu się marnuje. 19 osób jest jeszcze. To będzie dużo osób na tą strefkę w sumie. O, lamka. Ekstra. Dobra, mamy lamkę. Jaj. Chłopaki, gdzie jesteście? Ja już mam wystarczająco mocy, wiesz, mogę się bić. Tam jest launchpad. Oś, 4 ogniska. Spoko. Widziałem typa, widziałem doliny. Że mi HP nawet nie wziął. Miał najlepsze itemy, jakie są. A USP jest moim bogiem. Trzy duże poty. Ja nie mogę. Ta gra jest nienormalna. Pójdę po launchpada. Trzy poty nadal. Full drewna, przecież to jest piękne. Ten tryb jest piękny. Lepszy jaki to mówię, jeszcze niebieski ten muszę mieć i będę miał full. To jest koniec. Jest koniec z nim. Gdzie jesteście? Mam full drewienka. Gdzie jesteście, kumple? Nie trzeba się chować, bo i tak nikogo nie widać. Poczekam przy strefie. Na pewno ktoś będzie biegł. Jakaś ofiara. O, ktoś leci? Nie, to jakiś płatek śniegu. Ja to kogoś wyhaczę, zobaczcie. Nie będzie tak, że tu nikt nie przyjdzie. Z 13 osób jeszcze. No na pewno tu ktoś będzie, zobaczcie. Wierzę w to. Halo, ludzie. No tu naprawdę nikogo nie ma, no jaja se robicie. A i strefa, no. Taka mała strefka, 13 osób, to jest za dużo. Muszę sprzątać przynajmniej, do 10 fraków robimy, dawajcie. Zaraz kogoś znajdę. Aktualnie nikogo nie ma.
I to nie ma tych noobskich broni, to są same takie bronie pod większego skilla już. Dlatego ludzie tak ogarniają. No. Nie, no spoko. A tu z góry będę kogoś widział, czy nie? Ja mam dwa launchpady, to launchpadem sobie polecam. Lecimy. Ja zaraz kogoś znajdę, mnie ta gra męczy. O, o! Ktoś strzelił. Tylko teraz mi powiedzcie, kto gdzieś jest. Czy w ogóle gdzieś ktoś jest. Skąd on mnie strzelił? Dobra, kolejny frag. Wpada do kapsi. No to, no dobra, weźmiemy to w sumie. Już co mi szkodzi. Jakieś ogniska kolejne, no kij z tym. Bierzą wszystko. Co niby tam jest typek na samej górze? No nie dowierzę, jak nie zobaczę. Czemu się tak skradał? A, jest. Jezus, czekaj! Znowu mała wbija, no. Spoko, jak zwykle. Ale mam bekę z ciebie, jeszcze jakiś typek do ciebie leci. No Boże, ale to jest bez sensu, ja nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. To był taki nonsens, nie? Znaczy mnie nos zaswędział. Przecież to był taki... Ja nie wiedziałem, co się dzieje, miałem pełno itemów na twarzy, nie? Ale dobra, nieważne, w ogóle się jeszcze sypem na koniec przytuliłem. Dzięki za oglądanie tego filmu, pamiętajcie, by zostawić suba, lajka. Tyle. Chyba, nie? Zostawcie suba i lajka. Powtarzam się, moi drodzy. Ale 2000 lajków i będzie następny odcinek. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Elo!